Cześć. Dzisiaj materiał o tym, dlaczego nie lubię kupowania zestawu noży w jednym bloku. Przy okazji będzie to materiał dla Was wszystkich, którzy chcieliby wydać kupę pieniędzy na swój pierwszy zestaw noży, a potem się, nie daj Bóg, okazałoby, że zestaw Wam się nie podoba, noże są do niczego, a Wy jesteście wściekli, bo wydaliście kupę pieniędzy. Dobra, na wstępie może od razu informacja. Nie mówię o kupowaniu noży w blokach, które kosztują 100, 300, 500 albo nawet 1000 zł. Jeżeli macie w takim bloku 8, 9, 10 noży albo i 15, bo producent stwierdzi, że pójdzie na ilość noży, to kicha, tak jak mówię, straszna. Nie mówię o nożach z Chin, nie mówię o nożach europejskich, bo czasami te bloki to po prostu są takie i mają, tak jak mówię, po 15, po 20 noży, z których i tak będziecie używać dwa. Ja mówię o nożach luksusowych, markowych, japońskich, takich naprawdę cumelek. No, w każdym razie, skoro już mamy to za sobą, żeby potem nie było, że nienawidzę bloków w ogóle. Znaczy w sumie tak, no bo nie lubię bloków w ogóle, a dlaczego, to zaraz Wam opowiem. Przez całe ostatnie dosłownie kilkanaście lat, już chyba z 17 czy 18 lat, słyszę wiecznie w kółko to samo pytanie. Czemu u Pana w sklepie nie ma zestawów noży? Ja wiecznie w kółko mówię to samo, więc postanowiłem zrobić film, bo już może nie będę musiał tego powtarzać. Kochani, to jest moja prywatna opinia, Wy się z nią możecie nie zgodzić, ale być może dooglądajcie do końca, bo być może to, co powiem, wielu z Was przekona. Ja jestem akurat ogromnym wrogiem kupowania noży w bloku za jednym razem. Dlaczego? Po pierwsze, jeżeli jesteście osobami, które chciałyby zacząć dopiero przygodę ze świetnymi japońskimi nożami, to Wy nie wiecie, jak taki nóż kroi, jak taki nóż długo zachowa ostrość, jak taki nóż będzie miał, jaką będzie miał agresję cięcia, jak taki nóż będzie się trzymało, czy ta rękojeść w tym konkretnym kształcie będzie Wam pasowała do dłoni. Wydacie kupę pieniędzy od razu, ale Wy naprawdę nie wiecie, jak te noże będą kroić, czy Wam się będą podobać, czy właśnie Wasza druga połówka, czy dzieci krojące w domu, nie wiem, nastolatki będą chciały takimi nożami pracować, czy to nie będzie inwestycja na zasadzie podobały mi się noże, podejmę decyzję szybko i bez namysłu, a potem będę żałować. Nie, kochani. Ja jestem właśnie dlatego wrogiem japońskich noży w zestawach kupowanych, dostarczanych do klienta w pudełku. Między innymi dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale sami Japończycy bardzo rzadko tworzą zestawy noży. To mi się właśnie podoba w japońskich nożach. One są z reguły w 99% tworzone jako pojedyncze sztuki. Owszem, zawsze istnieje seria kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu noży, rzadko już może, ale powiedzmy sobie, czasami są tak rozbudowane serie, że nawet w niej jest 15 różnorodnych noży. Ale ten japoński producent, czy to taki jakiś maksymalista, kowal, który ma już prawo do sygnowania noży swoim nazwiskiem i imieniem, czy to będzie jakaś potężna kuźnia, czy manufaktura, to są ludzie, którzy zakładają, że Wy macie mieć wybór. I to jest genialna sprawa. I tak jak mówię, rzadko kiedy na europejski czy amerykański rynek trafiają zestawy w gotowych blokach. Słuchajcie, to co widzicie w Polsce, gdzie macie 5, 6, 7 noży wrzuconych do bloku, to nie jest nic innego jak to, że, moment, noże do Polski przychodzą każdy oddzielnie pakowany w jakieś tam pudełeczko, mniej lub bardziej prestiżowe. I ktoś w Polsce się zastanawia, dobra, to mam blok i upchnę do tego bloku noże, które sam uważam za słuszne, żeby ktoś je kupił. No i co robi? Słuchajcie, zwróćcie uwagę, nie ma rzadko kiedy są bloki na jeden nóż, na dwa noże. No rzadko kiedy, no przyznacie mi rację, są bloki, które mają 4 szczelinki, 5 szczelinek, 7 szczelinek, nawet taki pulpit magnetyczny jest długi po to, żeby na nim upchnąć od razu x noży, prawda? No bo zwróćcie uwagę, jak będziecie mieli pulpit taki na, nie wiem, 30 kilka centymetrów długi, czy prawie 40, no to nie sprzedacie klientowi jednego noża, no to upchniecie mu tych noży tutaj tyle, ile się zmieści. Jakbym się postarał, to bym tu jeszcze ze dwa noże upchnął. I wtedy taki zestaw kosztuje na przykład 5-6 tysięcy albo 8. Albo 2,5 nawet. Okej, ale tak jak mówię, Wy wydajecie pieniądze od razu na zestaw noży, zupełnie nie wiedząc, z czym to się je. Ja nie mówię już oczywiście o ludziach, którzy sobie kupują kolejny zestaw noży, drugi, trzeci, siódmy, dziesiąty i właśnie sobie kupują blok, bo lubią kolekcjonować noże i mają tych noży, nie wiem, 15, 20, 40 sztuk w domu. Ja mówię o takich normalnych użytkownikach, którzy chcą w domu mieć coś pięknego, ostrego, a tak jak mówię, nie wiedzą po prostu, z czym to się je. Posłuchajcie, kochani, ja nie jestem wrogiem linii noży. Nie, broń Boże. Linia noży potrafi wyglądać przepięknie. Popatrzcie, no to jest obłęd kompletny. Ale jestem wrogiem
wstawiania do tego bloku 5-6 noży i upychania klientowi na zasadzie masz. Ale tak jak mówię, to nie jest wybór producenta noży. To jest wybór kogoś, kto te noże chce dalej sprzedać. I to jest specyficzne, bo tak jak mówię, wy jesteście po prostu uzależnieni w tym momencie od kogoś, od jego widzimisię, oby jeszcze znał się na rzeczy. To jest super sprawa. Bo wtedy wam być może stworzy zestaw, który będzie wam w domu pasował. Chociaż nie oszukujmy się, ilu z was tak naprawdę używa 5 noży w domu? Ale, tak jak mówię, często gęsto ten ktoś, kto utyka noże w bloku, zrobi to na zasadzie przypadkowości. Dobra, dam nóż kucharza, dam sobie nóż Santoku, dołożę wam nóż do mięsa, dołożę wam nóż do warzyw i jeszcze nóż do pieczywa. A jak się okaże, że z tego zestawu, który kupiliście za 2,5, 3,5, 4,5 czy 6 tysięcy złotych albo więcej, wykorzystacie 2 noże, to co wtedy zrobicie? Pójdziecie do sprzedawcy i oddacie mu noże? No nie, no po prostu użyliście jakieś noży. Sprzedawca wam to, no nie chcę mówić wcisnął, bo to jest złe słowo, no po prostu sprzedał, wy się napaliliście, a potem się okazało, że wydaliście kupę pieniędzy. Więc tak jak mówię, ja dlatego dzisiejszy materiał robię, nie żeby hejtować też tych, którzy wstawiają noże w bloki, bo czasami zdarzają się sprzedawcy, którzy znając się na rzeczy, robią zestaw dobry, ale tak jak mówię, rzadko kiedy zestaw noży będzie miał 2 czy 3 egzemplarze, 2-3 sztuki, on po prostu z reguły będzie większy, 5, 6 albo nawet i 8 noży. Tylko pytanie, po co wam to? Dla przykładu, żeby nie być gołosłownym. Wyobraźcie sobie, że jesteście ludźmi, którzy cenią sobie na przykład bardzo mocno kuchnię kontynentalną, tutaj naszą europejską. Po prostu nie weźmiecie być może nigdy do ręki noża na kiri czy usuba o takim kształcie, bo takiego noża po prostu nie użyjecie. Nie dlatego, że nie robicie surówek czy sałatek, bo te pewnie też się pojawiają w waszym menu, w waszej kuchni. Ale takiego noża po prostu się będziecie bali. Z innej beczki. Ci z was, którzy na przykład chcieliby mieć prawdziwy zestaw noży, być może chcieliby mieć zestaw noży oparty na nożu szefa kuchni, czyli nożu Gyuto i zestaw oparty na przykład w drugiej kolejności na krótszym nożu uniwersalnym. Ale wy w bloku możecie dostać też takie coś. Nóż do wykrawania mięsa od kości. No wiadomo, że trzeba to robić delikatnie, żeby takiego noża nie uszkodzić, ale ten nóż równie swobodnie może służyć wam do krojenia pomidorków, wędlin, rzodkiewek na kanapki. Ale być może za taki nóż też się nie weźmiecie, nie chwycicie, bo się go będziecie bać. Stąd tak jak mówię, kupowanie od razu 7 noży w zestawie w bloku, którym gdzieś tam ktoś wam te noże wstawił, wydaje mi się, no może nie tyle bezsensowne, co po prostu dosyć ryzykowne. Musicie wziąć jeszcze pod uwagę jedną kwestię. My mówiąc o nożach japońskich, mówimy o niezwykłej ostrości tych noży. Wy musicie dopiero takim nożem troszkę popracować, żeby docenić jego potencjał, żeby też zrozumieć, czy wy jesteście w stanie takim nożem dalej się posługiwać i czy przypadkiem w przyszłości nie będziecie chcieli jeszcze czegoś lepszego, jeszcze czegoś ostrzejszego. Zaczynając dopiero przygodę z japońskimi nożami, nie wiecie, jak te noże kroją. Ja już o tym wspomniałem wcześniej, ale tutaj może temat rozwinę. Wy musicie być przekonani, że takimi nożami będziecie chcieli się posługiwać, że będziecie umieli nimi kroić, bo musimy sobie powiedzieć jasno i otwarcie. Nie mówię tego oczywiście do tych z was wszystkich, którzy już nożami japońskimi kroili. Mówię to dla tych z was wszystkich, którzy dopiero planują zakup noży japońskich. Japońskie noże kroją niemal same. One są tak ostre, że my już nie musimy tutaj używać różnych dziwacznych technik przekrojenia marchewki. My nie musimy piłować tej marchewki tak, jakbyśmy piłowali drzewo. My nie musimy naciskać tego noża do połowy produktu jakiegoś tam wysokości, potem naciskać w dół z dwóch stron tego noża, żeby w ogóle coś uciąć. Nie. Noże japońskie, nawet te tańsze, kroją naprawdę doskonale. Ja nie mówię już o tych całkiem najtańszych, bo to już jest porażka, ale mówię tutaj o prawdziwych japońskich nożach. Te są naprawdę ekstremalnie ostre, wyjątkowo ostre i długo trzymające ostrość. I ci z was, którzy na przykład dotychczas korzystali z noży kupionych w bloku za 300 zł, gdzie mieliście 6 noży, kupując sobie poszczególny jakiś tam japoński nóż kosztujący na przykład 600 zł, robicie wielkie oczy, bo taki nóż nagle zamiast ostrzyć co 2, co 3 dni albo co tydzień, ostrzycie raz na kilka miesięcy. Stąd tak jak mówię, ja rozumiem istotę chęci posiadania większej ilości noży, bo to jest fajna sprawa, to jest zresztą bilet w jedną stronę. Ja jestem sam dowodem na to, że noże mogą się podobać do tego stopnia, że się je coraz mocniej kocha, coraz mocniej chce się je mieć i coraz więcej się ich ma w pewnym momencie w kuchni. Takich ludzi w Polsce jest już coraz więcej, ale tak jak mówię, jeżeli nie wiecie, jak te noże będą kroić, czy wy się do nich przyzwyczajicie, czy wasi współmałżonkowie,
współtowarzysze życia będą chcieli kroić, to tak jak mówię, lepiej bezpiecznie byłoby w moim przekonaniu kupić sobie jeden czy dwa noże i sprawdzić coś, o czym właśnie chciałem Wam zaraz powiedzieć. Czyli to jest druga kwestia bardzo ważna w zakupie właśnie noży od razu w zestawie. Słuchajcie, kochani, ostatnia kwestia. Być może też ważna dla wielu z Was. Ja jestem przekonany, że noże kuchenne powinno kupować się tak, aby nasze kulinarne możliwości nadążały bądź wyprzedzały możliwości noża. Do czego zmierzam? Jeżeli kupicie sobie zestaw noży od razu pakowanych czy wsuniętych w Polsce, czy gdzieś tam w świecie, w szczelinki, a dostarczanych właśnie tak jak mówię w pudełkach, możecie się zdziwić, bo nagle okaże się, że te noże nie są rozwojowe. Co mam na myśli? Możecie kupić takie noże kosztujące, powiedzmy sobie, nie wiem, 1500 czy 2000 zł. Myślę tutaj o zestawie w noży w bloku, gdzie będziecie ich mieli 5 albo 6. Możecie kupić takie noże, które nagle po roku, po dwóch latach krojenia okażą się dla Was za słabe. Może być to niestety spowodowane tym, albo stety, że staracie się w kuchni coraz mocniej, coraz lepiej kroicie, zaczynacie eksperymentować z różnymi potrawami kuchni całego świata i nagle okazuje się, że te noże, za które wydaliście kupę pieniędzy, no po prostu się nie sprawdzają, bo są coraz częściej tępe, szybko tracą ostrość. O ile na początku, rok wcześniej czy półtora roku wcześniej Wam to odpowiadało, bo nie wiedzieliście, czego można od noża wymagać i czego się można po nim spodziewać, to tak po roku, po półtora, czasami po dwóch, a czasami nawet po kilku miesiącach zaczynacie czuć niedosyt. I tak jak mówię, problem kupienia noży w bloku polega na tym, że no coś z tym zestawem noży musicie zrobić. O ile jeszcze macie w rodzinie kogoś, kto też kocha gotować, nie wiem, dzieci idą na studia, zaczynają swój pierwszy dom wyposażać, czy mieszkanie, gdzie wiadomo, że ciężko od razu wydać nie wiadomo jak duże sumy pieniędzy na różne rzeczy, to fajnie, bo takim właśnie swoim najbliższym możecie podarować ten zestaw noży, który Wam się nie sprawdził. No ale jeżeli chcieliście kupić sobie zestaw noży na całe lata, a nagle po roku czy po półtora dochodzicie do wniosku, że kurczę, no jednak to mi się nie tak leży w dłoni, nie tak mi się tym kroi, ja już nie mogę tym kroić sushi sashimi na przykład, albo robić bardziej precyzyjnych cięć, no to zaczyna być kłopot. Więc tak jak mówię, ja nie jestem wrogiem linii noży jako takich, bo te sobie możecie kolekcjonować dopóki dany producent je będzie sprzedawał. Kupujcie sobie jeden, dwa noże na początku, potem sobie do tego, jeżeli Wam się spodobają, dokupujcie kolejne, bo przecież możecie. Ale moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, nie tak jak mówię, nie traktujcie tego jako wyznacznika. Nie, nie, to jest po prostu moja prywatna opinia. Według mnie kupowanie od razu 5-6 noży to mija się chyba trochę z celem, bo Wy kupując te noże, zapłaciliście za nie kupę pieniędzy. I to, czy Wy z nich będziecie zadowoleni, czy nie będziecie zadowoleni, sytuacji nie zmieni. Ktoś na Was już zarobił, a Wy wydaliście jakąś konkretną grupę czy pulę pieniędzy i tyle. I teraz możecie jedynie albo przełknąć gorzką pigułkę i stwierdzić, że chociaż mi się te noże już nie podobają, to będę nimi kroił do końca życia. No albo się wściec i stwierdzić, okej, mam za swoje, traciłem jakąś tam kasę, części noży nie używam, no muszę się z tym poradzić i kupować po prostu wtedy takie noże, które będą Wam pasować. Mam wrażenie, że zapytanie kogoś, kto się zna na rzeczy, kto z tymi nożami ma na co dzień do czynienia, jest o tyle ważne, że być może w dużej mierze zaoszczędzi Wam to stresu, niepotrzebnie wydawanych pieniędzy. Stąd sugeruję jednak pytanie kogoś o radę. Jeśli macie pytania odnośnie noży, piszcie lub dzwońcie. Może niekoniecznie piszcie pod filmem na kanale YouTube, bo my nie jesteśmy w stanie na wszystkie komentarze odpowiadać. Po prostu najlepiej zadzwońcie. Sklep prestiżowakuchnia.pl, tam znajdziecie kontakt do nas. Mając pytania, na pewno będziecie mogli w trakcie rozmowy z nami czy korespondencji mailowej ustalić, co tak naprawdę chcielibyście albo co tak naprawdę potrzebujecie, bo być może okaże się, że z 5, 7, 8 noży, o których na początku myśleliście, stwierdzicie, że docelowo zostajecie przy 2 czy przy 3 na przykład. I to wystarczy. Dziękuję Wam dzisiaj za poświęcony czas. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Klikajcie subskrypcję, klikajcie dzwoneczek, wtedy będziecie wiedzieli, kiedy i jakie nowe materiały pojawiają się na kanale. Życzę Wam wszystkiego wspaniałego, zawsze dobrego wyboru noży kuchennych, bo to ważna rzecz i do zobaczenia w kolejnych materiałach.